Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Sorry za przerwę, ale długo składałem czołg, poprawiałem oceny, mam czerwony pasek. I teraz mogę się zabrać na luzie za odcinki. No. Więc teraz będzie wręcz spam odcinkami. Nie, że tutaj. A to jest poradnik na SUS 100 z LEGO. I nie wiem, czy mi wyszło, bo było wzorowane na 185, ale też przypomina SUS-a. No, a teraz przygotuję części i możemy przechodzić do poradnika. Dobra. Będziemy potrzebować 6 takich połów, klocków, czy jak to nazwać. 2, 4 na 2. Jednego 2 na 2. Jednego z płaską górą 1 na 2. 6 na 2 takiego. No, kolory są dowolne. Takiego o trapezika. Prostokątnego. Małego. Klosek 4 na 4. Klosek 1 na 1. Kwadratowy najlepiej. Takie o, co jest do tych, co strzelają z dziurek. Dwa kółka. Nie kółka, tylko takie. O, baniaczki. Taki o, klosek. Może tu być w środku dziurka. Trzy kółka takie o. Trzecie ma u mnie trochę inną podstawkę, ale walić to. Dwóch takich. Albo jednego 4 na 1, o takiego, wyższego. Ja takiego nie mogłem znaleźć u siebie, więc wziąłem taki. Taki, o, z wystającym dzióbkiem. Trapezik, o dwóch. Tutaj, szary, płaski. Takie, o, kwadraciki, 4. Dwa takie, o, jak widzicie. Dobra, ja nie będę mówił. Dobra, patrz. Żeby mnie znowu Lego Master nie opierdzielił, że źle to robię. A teraz przechodzimy do części, prawda? Zaczynamy od zajeznanego wam pewnie podwozia, jeśli oglądaliście na ten pierwszy mój czołg. Czyli bierzemy trzy takie kółka i podpinamy od dołu do tego. O! Moje klasyczne pod... 5 godzin później. No, bardzo fajnie się mi kręci. Teraz odsuwamy to na bok, bierzemy te dwa i jednego z tych. Ja wziąłem taki kosztor. Tego montujemy na środku. Tego od strony obojętnej. Żeby było tu. I drugiego. Ja tego montuję zawsze od tyłu. Brązowego. Bo wtedy wiem, które jak buduję, to jest przód, a które tutaj. Teraz bierzemy tego. Drugiego 2 na 4. I 4 na 4. 4 na 4 przyczepiamy od przodu, od strony, którą sobie wybraliście na przód, a drugiego z tyłu. To jest ważne, bo na tym się lepiej montuje późniejszy przód. Teraz bierzemy to. 1 na 2 z wypustkami. Najniższy, jaki się da. I 1 na 2 bez wypustek. Z przodu montujemy bez wypustek, z tyłu z wypustkami. Nie wiem, jak go tak przynajmniej zaprojektował. Teraz bierzemy taki trapezik prostokątny, taki trapezik prostokątny i ten klosuszek. Taki bardzo fajny klosuszek. Ale nie będę nazywał klosusiów tak jak zygzak koła. Prawuś, lewuś, tyłuś, syłusiowa. Tego kładziemy po prawej, to znaczy po lewej stronie.
A tego po prawej stronie czołgu. Mówię, że czołgu. Tak, nie naszej. Tego dajemy tu. Bierzemy teraz te. I montujemy. Tu. I tu. No albo jednego takiego. To jest obojętne. Teraz bierzemy tego klocka i montujemy tu, tego tu, i teraz zaczyna się trudniejsza troszkę część poradnika. Bierzemy ten klocek, znowu nazywam klocki. Ja jestem nierefermowana. Nie da się mnie wyedukować. Bierzemy te wszystkie sześć i ustawiamy. Raz. Dwa. Kurczę. Patrzę się przez kamerę. Bierzemy do tego ten i ten. Ten dajemy tutaj. Ten tutaj. I ustawiamy. Raz. Dwa. Bierzemy 4T. W ogóle bierzemy prawie wszystko, co nam zostało. Dwa takie klocki i dwie za szybki. Szybki dajemy tutaj. I tutaj przyczepiamy o w tą dziurkę pierwszy klocek. Ja patrzę przez to, co nagrywam, więc troszkę lamersko buduję. I bierzemy te skosiki, jak to Kobikowski nazywa, którego się ostatnio dużo naoglądałem z czołgami. I montujemy tak. Bierzemy nasze prostokąciki i wsadzamy. Raz. Lufa będzie na samym końcu z wazem do wózka, ale... No. Bo mi się trochę rozwaliło. O. Teraz bierzemy wszystkie pozostałe części, czyli to, to, to i to. Zacznijmy od tego kwadracika. Dajmy go tu, na wieżę. Kurczę, muszę zmienić jakość kamery, bo słabo nagrywa. Potem to najwyżej poprawię. I robimy lufę. Bierzemy ten klocek, o tak o. I wpychamy na ten. O. I tak. Przyczepiamy do naszego zarąbistego czołgu. I czołg jest gotowy na wyjazd w pole bitwy. A zaraz wam coś śmiesznego. A mianowicie, jak najlepiej przetransportować czołg na pole bitwy? Pociągiem osobowym! I tym, jakże januszowym akcentem, kończymy ten zarąbisty wręcz poradnik. Nie no, ale jaja. Jedzie sobie w ciapciu. Dobra, do widzenia.